Teologia powie, że w świecie możemy znaleźć ślady Boga. To znaczy, że Bóg zostawił jakieś ślady, po których możemy go rozpoznać. I oczywiście, zaraz doda, spokojnie, większe jest niepodobieństwo niż podobieństwo. Dużo, dużo, dużo większe jest niepodobieństwo niż podobieństwo. Ale mimo wszystko można znaleźć jakieś podobieństwo. To znaczy, jakoś świat nam komunikuje o Bogu. Możemy jakoś to porównywać. I zobaczcie, że w tym czytaniu jest dokładnie tak. Prorok coś widzi, coś ogląda i daje nam świadectwo. I mówi, miało wygląd taki, coś jak ogień, jak szum wielu wód. On próbuje jakoś oddać to, co zobaczył, za pomocą tych pojęć, które ma. I myślę, że nie jest tylko moim doświadczeniem to, że kiedy próbuję się czymś podzielić, to często nie potrafię tego opisać. I to jest zarówno w tej przestrzeni takiej ludzkiej, kiedy coś oglądałem i próbuję to komuś potem opowiedzieć. Na przykład kiedyś zobaczyłem Wielki Kanion. I potem jak mnie pytali, jak wyglądał Wielki Kanion, to mówiłem po prostu, że był większy niż wszystko, co kiedykolwiek widziałem. Że rzeczywiście zdziwiła mnie wielkość tej dziury. Ale miałem przy tym takie przekonanie, że ci ludzie, którzy mnie słuchają, jeśli nigdy nie widzieli tak wielkiej dziury, a chyba Wielki Kanion jest jedyną tak wielką dziurą, to nie potrafią do końca tego zrozumieć. A mimo wszystko wydaje mi się, że warto opowiadać. I gdzieś w tych chlebakach przy okazji przemienienia mówiłem, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dać świadectwo temu, co słyszeliśmy i temu, co widzieliśmy. I może będzie jak w przypadku tego proroka, że będziemy mówić, no, brzmiało jak szum wielu wód, miało kształt taki i taki, było jak ogień. Być może będziemy czuli, że to jest nieadekwatne, ale to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy mówić. Wręcz przeciwnie, właśnie powinniśmy. Powinniśmy szukać słów w naszym języku, porównaj w naszym języku, bo Bóg rzeczywiście zostawił jakieś ślady i zostawił jakąś możliwość tego, żeby uchwycić to piękno i to piękno sobie przekazywać. I do tego siebie i Was bardzo zapraszam. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Te słowa streszczają podstawowe przesłanie chrześcijańskie. Jeśli z czegokolwiek płynie radość chrześcijańska, jeśli z czegokolwiek płynie nasza nadzieja, to właśnie z tego, że Jezus, który za nas umarł, dla nas zmartwychwstał i że my, umierając, możemy podążyć śladem zmartwychwstania Chrystusa. I w związku z tym mogą dziwić nas słowa czy postawa uczniów, o których słyszymy w Ewangelii, że bardzo się zasmucili, kiedy to usłyszeli. Przecież powinni być radośni. Jezus streścił im Ewangelię. Tylko oceniając to w taki sposób, powinniśmy pamiętać o tym, że to wygląda w ten sposób tylko z naszej perspektywy. Z perspektywy Chrystusa, który już umarł i już zmartwychwstał. Uczniowie, którzy słyszą Jezusa, jeszcze nie wiedzą, co to znaczy zmartwychwstanie. Natomiast wiedzą, co to znaczy śmierć. Wiedzą, że śmierć oznacza rozstanie z kimś bliskim. Że śmierć oznacza cierpienie też kogoś, kto był ich przyjacielem, z kim spędzili długie dni, miesiące, lata, że ten, kto mówi te słowa, czyli Jezus, będzie odrzucony. Więc nie oceniajmy słów apostołów jako dziwacznych, czy ich postawy jako dziwacznej z perspektywy wiedzy, którą mamy dzisiaj. I podobną regułę możemy też przenieść do naszego życia. Często z dużą surowością oceniamy swoje działania z minionych lat. Jako 30-latkowie myślimy bardzo negatywnie o tym, co robiliśmy, kiedy mieliśmy 15 lat. Osoby 60-letnie patrzą z politowaniem na 30-latków albo na samych siebie w wieku 30 lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast życie i decyzje można oceniać w tym punkcie, w którym one się dokonują. W tym stanie umysłu, wiedzy, wiary, w której one są podejmowane.
I uczmy się tego od Boga. Bo Jezus nie wyśmiewa apostołów, kiedy się smucą. On wie, że przyjdzie czas na zrozumienie i przyjdzie czas na inne funkcjonowanie i przyjdzie czas na radość z tego przesłania. Przecież oni będą je głosić. Oni je zapisali zresztą. Uczmy się od Boga, że nie tylko sama treść decyzji ma znaczenie, ale też kontekst. I że warto czasem się zlitować nad tym biednym 15-latkiem, który nie wie, jak przeżyć swoje życie. Czy nad tą 30-latką lub 30-latkiem, którzy nie wiedzą, jaki kolejny krok wykonać w swoim życiu. I choć z perspektywy osoby starszej o 15 czy 30 lat wiemy, co byłoby dobre, to przecież dla nich to nie jest jasne. I dla nas, kiedy byliśmy w tej sytuacji, czy podobnej sytuacji, to też nie było jasne. Więc prośmy Boga, żeby nauczył nas tego miłosiernego spojrzenia. Spojrzenia, które widzi nie tylko samą treść, ale wszystko, co okala treść. Tekst i jego kontekst. A jeśli treść waszego życia wymaga modlitwy, to dzisiaj zaczyna się pielgrzymka dominikańska, w której idę z grupą Pokuta i chciałbym ponieść wasze intencje na Jasną Górę, więc skorzystajcie z linka do formularza, gdzie możecie zostawić te intencje. Będziemy się w tych intencjach modlić w grupie Pokuta na Różańcu. Ja będę też o nich pamiętał i zostawię je na Jasnej Górze przed obliczem, przed obrazem Matki Bożej. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.